Drugie świadectwo moje jest takie, że od 6 lat toczyły się sprawy o mojego syna, począwszy od ustalenia ojcostwa. To są bardzo długie sprawy, ponieważ na to się czeka, są testy DNA i tak dalej, o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów, wyjazdy zagraniczne, więc tych spraw było wiele. Przypomnę tylko, ojciec mojego dziecka wiedział, że kiedyś byłam karana. Ja nie byłam za pierdoły karana, tylko za konkretne rzeczy i chciał to wykorzystać w sądzie. Ja już byłam nowonarodzona, kiedy zaczęły się sprawy. I po ludzku widniałam jeszcze jako osoba karana. Po prostu jeszcze parę lat zostało. I sędzia poprosiła nasze karty karne po prostu. I jak otworzyła te karty na sprawie i powiedziała Małgorzata, jaki ma nie karana, on taki i taki karany. To był pierwszy cud, którego w ogóle doświadczyłam od Boga. Dalej wam powiem, co się stało. W poniedziałek zakończyła się ostatnia sprawa. Zakończyły się wszystkie sprawy. Przyszłam tu o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów i o wydanie zgody na paszport, którą też już otrzymałam. Dziękuję w ogóle wstawiennikom, Norbertowi, moim pastorom w ogóle za świadczenie w sądzie. Artur nam na szkole wiary podał tutaj wersety, które mamy studiować. To było 2 tygodnie temu. Ja byłam przed sprawą. Sprawa zakończyła się w poniedziałek. I to jest 3 list Jana 12. Demetriuszowi wystawili dobre świadectwo wszyscy. Amen. Nawet sama prawda. My również dajemy o nim świadectwo. Julita i Michał. Wiecie, że nasze świadectwo jest prawdziwe. Prawda świadczy w tobie, o niej i o tobie. I powiem wam, co się zadziało. Ponieważ były przeprowadzone badania psychologiczne przez biegłych sądowych na temat mojego rodzicielstwa, ojca, jak również syna. Są wielogodzinne badania, jest bardzo wiele testów. Opinia przyszła bardzo negatywna na mój temat. Podważyli całe moje macierzyństwo. Sugerowali sądowi o ograniczeniu mi władzy rodzicielskiej i o to, żeby syn mógł się samodzielnie spotykać ojcem spoza miejscem zamieszkania, beze mnie. Więc tak po ludzku zostałam też tam oczerniona. Napisali oczywiście o moich wystąpieniach publicznych, o sprawach duchowych, które przeżywam. Napisali wręcz, że ich to niepokoi. I to trafiło do sądu. Kochani, ja uczepiłam się tego słowa, zadzwoniłam do Ewy Łokińskiej, ponieważ oni podważyli to wszystko, gdyż stwierdzili, że ja nie powiedziałam podczas badań, że jestem trzeźwiejącą alkoholiczką i że piłam 18 lat. I tym samym na podstawie tego wydali tą opinię. Nikt się mnie nie zapytał na tych badaniach, czy ja jestem trzeźwiejącą alkoholiczką, a ja nie czułam się zobowiązana, bo ja nie mam na czole przyklejonej etykiety. Poza tym jestem nowym stworzeniem w Chrystusie, nie jestem żadną alkoholiczką. I diabeł mnie trzymał w tym w niewoli. Wszędzie, gdzie szłam, na każdą sprawę, zawsze to był taki malutki punkcik, w który wchodził diabeł. I ja powiedziałam tak, nie będzie diabeł pluł mi w twarz. Zadzwoniłam do Ewy i powiedziałam, Ewa, potrzebuję wsparcia modlitewnego. I chcę, żebyś wiedziała, że stanę przed sądem i powiem, że jestem nowym stworzeniem w Chrystusie, bo narodziłam się na nowo z Bożego Ducha i nie jestem żadną alkoholiczką. Amen. Idę do sądu w poniedziałek. Okazuje się, że są powołani ci biegli świadkowie, psycholodzy. Są powołani też moi świadkowie, ale idąc do sądu mówię, na tej sprawie się to zakończy. Amen. Na tej sprawie się to zakończy. Stanęłam w sądzie, podeszła do mnie pani sędzia i zaczęliśmy rozmawiać i powiedziałam tak, Wysoki Sądzie, ja jestem prześladowana ze względu na moją wiarę w Jezusa Chrystusa. I wszystko, co jest nam napisane, jest z powodu mojej wiary. I ja mówię, ale ja się w Wysoki Sądzie nie cofam, bo ja wierzę w Jezusa Chrystusa. I pani sędzia, kiedy zaczęła sprawę, odniosła się do opinii i stwierdziła, że wedle tego mojego odwołania zgadza się z tym, co napisałam, że opinia jest sprzeczna w wielu punktach. Biegli zaprzeczają sobie w różnych kwestiach. Nie ma powodów do tego, żeby ograniczyć mi władzę rodzicielską i że ona rozumie mnie, dlaczego nie powiedziałam, że piłam przez 18 lat. Ponieważ z tego tytułu miałam wiele problemów. Słuchajcie, prawda sama poświadczyła o mnie. Amen. Ja stanęłam przed Bożym Sądem tam. Amen. Zostałam uniewinniona. Zostałam uniewinniona. Nie chcę tu mówić, jaki był wyrok, ale całkowita władza rodzicielska jest po mojej stronie. Wszystko, co chciałam, wykonało się. Przyjaciele, kiedy wyszłam z sądu, zobaczyłam Agatę. Ja mam obrazy, widzę obrazy. I przyszła mi ona i na ustach. Poszłam na sąd, wyszłam bez win, bo zbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił On sam.
i w mego ducha życie w swe wlał. Kochani, to jest koniec. Chcę wam podziękować moim pastorom Agatce, Arturowi, Michałowi i Julicie za 4 lata wsparcia w moich trudnych chwilach, w moich bojach walki, mojemu przyjacielowi Norbertowi. To dzięki tobie jestem tym, kim dzisiaj jestem, między innymi. Dziękuję ci, Ewa, dziękuję wam w stawiennicy, moi bracia i siostry, bo każdy z was przyłożył cegiełkę do tego, że dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem i wiem, komu to zawdzięczam. Dziękuję, że jesteście. Amen.